Poranny gość Radia Zachód. Porannym gościem Radia Zachód jest poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Przenosimy się do Warszawy. Dzień dobry, panie pośle, witaj Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w Lubuskim. Jaka pogoda w stolicy? No, jest piękna, jest ładna, z 8 stopni. Przewidywane jest dzisiaj nawet, według patrzę tutaj, 15-16 stopni. Mhm. To miło, ale jak patrzy pan na ulicę stolicy i jest pan w stolicy od wczoraj, to jest zupełnie inne miasto. Dokładnie, no ale widać też i takie odpowiedzialność tych ludzi wszystkich, to co się dzieje, no a dzieje się, no niestety jest to najtrudniejszy okres chyba po wojnie, to powtarzam to już kilkakrotnie, ale społeczeństwo zdaje egzamin, widać, że duża odpowiedzialność, bardzo mało samochodów, ludzi tylko tam, gdzie muszą, przemieszczają się oczywiście do pracy. Mówi pan o tym, że społeczeństwo zdaje egzamin z odpowiedzialności. A czy ten egzamin z odpowiedzialności zdają parlamentarzyści, skoro spotykają się w Sejmie? No, oczywiście, no to jest obowiązek. Tak jak zarażają się przecież lekarze i te pielęgniarki i wiele zawodów, tak my musimy też w którymś momencie iść naprzeciw i działać tak, żeby te straty były jak najmniejsze dla społeczeństwa. Ale czy ja dobrze rozumiem, że pan popiera, że tak powiem, dążenia Platformy Obywatelskiej i Konfederacji do tego, żeby się spotykać w parlamencie? Nie. To trzeba było po prostu się spotkać, ponieważ nie było zgody. I tutaj ubolewam, wczorajsze w ogóle posiedzenie mnie zaskoczyło. Było dotychczas, można powiedzieć, taki konsensus międzypolityczny i te spory, mam nadzieję, miały zniknąć. One zniknęły, ale to, co wczoraj się wydarzyło, to, co zrobiła Platforma Obywatelska, nie ukrywam, że też zaskoczony jestem niemiło Konfederacją, która, można powiedzieć, idzie rękę w rękę dzisiaj z Platformą Obywatelską, no to zaskoczyło mnie, no, ten opór, bo można było to wszystko przyjąć w ciągu, można powiedzieć, półtorej godziny, a skończyły się obrady właściwie dopiero przed 19:00, 18:30, więc... No i będą odbywać się także dziś, prawda? Tak, od 10:00 będzie próba właśnie to, co przyjęliśmy, parlament przyjął zdalne, możliwość głosowania przez zdalne na odległość, więc będzie taka próba. Oczywiście będę dzisiaj w Sejmie, bo mamy tam pomieszczenia, każde gdzieś ma 11 pomieszczeń oraz sala główna. Będę obserwował. W międzyczasie też oczywiście wiele takich działań regionalnych podejmuję, ponieważ no trzeba żyć normalnie z drugiej strony, nie można się też poddawać. My musimy po prostu działać i pomagać, tak jak to zawsze robiłem i robię. Panie pośle, mógłby pan wytłumaczyć naszym słuchaczom te głosowania w parlamencie, te, które są przed wami. One dotyczą tarczy antykryzysowej, tak? Tak. I tych wszystkich rozwiązań, które mają pomóc biznesowi. Tak, trzy ustawy, z tego co wiem, druki 299, 301, chyba 302, chyba 3 czy 4 ustawy, bardzo ważne. Może one nie będą doskonałe, bo według mnie to one będą się, to wszystko będzie się zmieniało, sytuacja, bo sytuacja jest dynamiczna. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Stany Zjednoczone już dzisiaj mają 85 tysięcy zachorowanych, Europa, Italia 80 tysięcy. No to przerażające są liczby. Na szczęście u nas 1221. Staramy się reagować na to wszystko. I jesteśmy, można powiedzieć, tak, staramy się wyprzedzać, patrzeć to, co się dzieje w świecie i iść do reagować dynamicznie. Przecież przyjęliśmy te kilka dni temu, rząd przyjął ten pakiet antykryzysowy wartości 212. Ja już twierdzę, że po tych zmianach to będzie ponad 300 miliardów złotych. No, Stany Zjednoczone 2 biliony, ale to też jest około 10% PKB. No, to chyba trochę inna skala, prawda? To dokładnie inna skala. Niemcy też szybko reagują, 600 miliardów euro.
No ale to jest też inny potencjał, inna skala PKB. Ale to wszystko jest w granicach właśnie 10% PKB. Panie pośle, muszę zapytać o jedną rzecz, dlatego że no, jakkolwiek wiadomo, że iskrzy na linii Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość, to wczoraj marszałek województwa Elżbieta Anna Polak na swoim Facebooku napisała: mamy samoloty, jestem przeszczęśliwa, zadzwonił do mnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i powiedział, że będziemy mieli te samoloty. Chodzi o samoloty do transportu wsparcia dla szpitali. Przekazał mi numer telefonu do dyrektora Cargo PLL LOT. Jestem już po rozmowie z dyrektorem, który potwierdził dobrą informację. Czyli jest możliwa współpraca i rząd wspiera nasz lubuski samorząd. Też jest, ale chciałbym, żeby też się włączyć, żeby pomagać tym lubuskim firmom, bo na przykład niedawno, no kilka dni temu poprosił mnie przedsiębiorca, żeby pomóc. Jest firma duża, na przykład w Żeganiu, która ma potężny park maszynowy, 240 pracowników zatrudniających, 200 najnowocześniejszych overlocków, która by mogła szyć ponad 30 tysięcy dziennie, aż 650 tysięcy miesięcznie maseczek, a oprócz tego kombinezony. No, udało mi się wczoraj z panem ministrem Małeckim. Dzisiaj wiem, że ta firma od rana już kontaktuje się, ministerstwo kontaktuje się z tą firmą. Czyli będzie zamówienie dla naszej lubuskiej firmy na produkcję, tak? Tak, tak. I to mnie cieszy, bo przy tym wszystkim też trzeba patrzeć, żeby ratować każde miejsce pracy. I to jest też najważniejsze. Ten, z jednej strony epidemia, ale z drugiej strony trzeba też ratować gospodarkę. To jest przecież serce, które musi być utrzymane. No nie może stanąć gospodarka, bo wtedy to wszystko by poszło, no można powiedzieć, mig na dno. Dlatego cieszę się, że udało się po wczorajszych rozmowach intensywnych, bo akurat pan minister Małecki był w tym samym pomieszczeniu co ja i udało się to skontaktować. Bardzo szybka reakcja, muszę powiedzieć. I wiem, że przed chwilą miałem tu telefon przed wejściem tutaj do Radio Zachód, rozmową Radio Zachód. Zadzwonił do mnie dyrektor właśnie z agencji, znaczy z Ministerstwa Aktywów Państwowych i wiem, że oni będą rozmawiać na ten temat. I to jest budujące. Bo przecież mamy fajne firmy, które chcą się przestawić szybko na te nowe zmiany, jakie wyzwania nowe. No i cieszę się, że z lubuskiego też będą Panie firmy, pośle, które uczestniczyć. Życzymy owocnych obrad dziś i podołaniu tej sytuacji wszystkim lubuskim parlamentarzystom, poseł Jerzy Materna. Wszystkim mieszkańcom, przede wszystkim otuchy i nie możemy się poddawać, bo mam nadzieję, tak jak wiele epidemii, ona kiedyś osłabnie, a my musimy przede wszystkim odbudowywać nasz kraj i zrobić wszystko, żeby zminimalizować te straty. One będą poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Też dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.